Cześć, tu Asia. I Michał z Falkorem w Race. W tym odcinku opowiemy Wam o tym, jak minęła nam podróż przez Biscay, o sprzęcie bezpieczeństwa, który mamy na pokładzie naszego jachtu oraz o naszej małej wycieczce w głąb lądu w góry Asturii. Chodźcie, zapraszamy. Jak zwykle zbyt krótkim postoju w Dartmouth ruszyliśmy na szerszą nieco wodę, czyli przez Biscay do Hiszpanii. Pierwotne plany odwiedzenia Channel Islands i północy Francji pozmieniała nam sytuacja covidowa, więc postanowiliśmy nie kręcić się dalej po okolicy, tylko popłynąć tam, gdzie cieplej. Jak wtedy jeszcze o tym myśleliśmy. Przywiązaliśmy więc solidnie ponton, ubraliśmy kurtki, rozpisaliśmy wachty i w piątek przed południem po uzupełnieniu diesla rzuciliśmy cumy. Plan zakładał najpierw okołodobowy przelot w okolice francuskiej wyspy Ushant, która mogłaby być rezerwowym portem, gdyby coś było nie tak z pogodą lub jachtem. Latarnie morskie Ushant zobaczyliśmy przed dziobem Falkora już w sobotę rano. Skorzystaliśmy z bardzo dobrego zasięgu internetu, pobraliśmy prognozę pogody i uspokojeni, że wszystko gra, bez zatrzymywania się ruszyliśmy dalej na południe. Przez następne dni prognozy pogody wysyłał nam Maciek, brat Michała, przez satelitarny nadajnik Garmin InReach. A więc Biscay. Ten akwen ma swoją sławę trudnego i wymagającego. Szczególnie kłopotliwa potrafi być oddalona o około 90 mil od Ushant, granica szelfu kontynentalnego, gdzie na przestrzeni kilku mil głębokość oceanu zmienia się z około 200 do 4000 metrów. Przy fali z południowego zachodu potrafi stworzyć to warunki mocno nieprzychylne dla żeglugi. Dlatego, mając do Biscayu szacunek, jak do tej pory nie zdecydowaliśmy się nigdy na przekraczanie go w warunkach, które mogłyby być niesprzyjające. I to jest chyba kluczem do tego odcinka, ponieważ przelot minął nam po raz kolejny sprawnie i bezproblemowo. Poza częścią trasy, w której trzeba było pokonać flautę silnikiem, trudno narzekać. W sumie jak dla Falkora rekordowo szybko wyszło, bo trasę z Dartmouth do Gijón pokonaliśmy w 3 doby i 20 godzin. Podzieliliśmy wachty na naszą trójkę. Po 3 godziny w nocy, jedną wspólną wachtę 3-godzinną obiadową oraz 3-4-godzinne w dzień. I to działało bardzo okej. Po prawdzie wiele ciekawego nie ma tu do opowiadania. Wachty, gotowanie i odpoczynek, to w razie kłopotliwej sytuacji wszyscy byli wyspani i wypoczęci. Trochę prac bosmańskich, bo na jachcie zawsze jest coś do roboty. Wzięliśmy się z Cezarem za cerowanie dziur w pokładowych poduszkach. Michał oczywiście pomagał merytorycznie. Kilkakrotnie za to odwiedzały nas delfiny. Udało nam się tym razem nagrać w nocy ich piski i wołania. Jest to coś rewelacyjnego, być obudzonym przez te dźwięki, zapalić latarkę i znaleźć grupę delfinów bawiącą się w fali rozcinanej przez dziób Falkora. To zawsze radość, gdy nas odwiedzają i trudno znudzić się ich widokiem. Przytrafiła nam się też pewna niezwykła rzecz. Nie wiedząc o niej wcześniej, wypatrzyliśmy na niebie w czasie nocnych wacht kometę, jak później sprawdziliśmy, o nazwie New Eyes. Była z nami każdej nocy, pięknie widoczna przy braku sztucznych źródeł światła. Mocno to niesamowite i kolejna rzecz, której doświadczyliśmy po raz pierwszy w życiu. Niestety, mimo wielu prób, zdjęcia nie oddają niesamowitości obserwowania takiego zjawiska ponad 100 mil od lądu. Z porażek, mimo starań, prób i testów zamiast ryb, łowiliśmy głównie glony. Była też jedna plastikowa siatka. To jest historia o tym, dlaczego Michał nie ma już wstępu na dół, poniżej kokpitu. Ta makrela była u nas w bakiście przez 3 lata. A Michał chce ją otworzyć. W akcie desperacji. W celu złowienia ryby. Jesteśmy z Cezarem tak zdesperowani, że chwytamy się już najbrudniejszych... Zgniłych ryb. Najbrudniejszych chwytów, jakie są na łowienie ryb. Cezary próbuje łapać na KitKatach.
biologiczną. Miejmy nadzieję, że to zmusi jakiś... Czy zanim to przedziurawisz, to pozwól mi wstawić drzwi tutaj, dobra? Dopiero przy hiszpańskim wybrzeżu pomiędzy Chichą a Ortigueirą złapaliśmy jedną dużą makrelę pocieszenia. Była mega smaczna, ale nie rekompensowała wystarczająco zawodu. Pomyśleliśmy, że to dobry moment, aby opowiedzieć Wam nieco o sprzęcie bezpieczeństwa, który mamy na pokładzie naszego jachtu i który sprawia, że czujemy się bezpieczniej, ruszając na ocean. Zatem, gdy zaczyna bardziej bujać, zakładamy pneumatyczne kamizelki z uprzężami. Mamy automatyczne, które pompują się same po wpadnięciu do wody. Część wyposażona jest także w kaptur, który powinien dodatkowo chronić przed bryzgami fal. Dla nas najważniejsze są ląże, czyli zakończone karabinkami wąsy, którymi przypinamy się do jachtu. Mamy zawsze, nawet na środku oceanu, co najmniej dwie metody wezwania pomocy. Przy brzegu jest to telefon komórkowy i UKF-ka. Gdy jesteśmy dalej, UKF-ka i EPIRB. W naszym przypadku jest to radiopława PLB, zarejestrowana jako EPIRB. A oceanicznie EPIRB i wspomniany wcześniej komunikator satelitarny InReach, który oprócz wciśnięcia przycisku SOS ma również możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych w dowolnym miejscu na kuli ziemskiej. Do unikania kolizji i wspomagania osoby na wachcie w ocenie kursów innych jednostek mamy transponder AIS klasy B. Dzięki niemu inne statki w okolicy wiedzą, jaki mamy kurs i prędkość oraz że jesteśmy jachtem żaglowym i mamy pierwszeństwo. Jest coś ogromnie satysfakcjonującego, gdy wielki 300-metrowy tankowiec już z odległości schodzi ci z drogi, a ty jak gdyby nigdy nic popijesz sobie herbatę na wachcie. Nie mamy radaru, jedynie reflektor radarowy na jednej z wand, aby inne jednostki mogły nas na swoim radarze zobaczyć. Jeśli planujemy rejs, w którym ląd zniknie nam z oczu, kompletujemy tak zwany grab bag, czyli wodoszczelny pływający wór, w którym lądują dokumenty, nasze i jachtu, karty płatnicze, ręczne radio, flara laserowa, folia RC, woda, jakieś mocno kaloryczne ciastko. Rzeczy do łatania dziur, zarówno w poszyciu jachtu, od drewnianych zatyczek, z angielskiego bangs, przez wersję z pianki, a nawet formę gęstego żelu rekomendowanego przez amerykański Coast Guard, jak i w żaglach, czyli taśmę samoprzylepną, igłę, nici i rękawicę bosmańską. W bakiście leży tratwa ratunkowa, którą kupiliśmy na przekraczanie Atlantyku i którą planowaliśmy sprzedać po powrocie, bo jest ona w naszej opinii czymś, co wykorzystalibyśmy tylko w ostatecznej ostateczności. Czyli w sytuacji pożaru, którego nie da się opanować, zatonięcia lub jako środka transportowego pomiędzy Falkorem a inną jednostką, gdyby fala była bardzo duża, a osoba poszkodowana w bardzo złym stanie. Tratwa ratunkowa wiąże się z koniecznością kosztownych serwisów co 2 lub 3 lata, więc przez pierwsze lata, gdy pływaliśmy tylko po Europie, nie mieliśmy jej na pokładzie wcale. Liczba historii, w których jacht przetrwał, ale załoga niestety nie, bo zbyt pochopnie podjęła decyzję o opuszczeniu jachtu, skutecznie odstrasza nas od traktowania tratwy jako rozwiązania, o którym myśli się lekko. Na osobną wzmiankę zasługuje też piekarnik i folia aluminiowa. Tak, to również jest sprzęt bezpieczeństwa. Użylibyśmy tego zestawu, gdyby po drodze spotkała nas burza z piorunami. Uderzenie pioruna w jacht lub w jego bezpośrednią okolicę potrafi uszkodzić elektronikę. Dlatego też, by nie stracić wszystkiego, należy to, co się da, w takim przypadku owinąć folią i wrzucić do piekarnika, który powinien zadziałać jak klatka Faradaya. Nigdy nie musieliśmy na szczęście testować prawdziwości tej teorii, ale dobrze jest mieć plan na każdą okazję. Mamy oczywiście jeszcze trochę różnych szpargałów, takich jak gaśnica, dobrze wyposażona apteczka jachtowa, róg mgłowy w sprayu, dryf kotwa, która może nam pomóc w sytuacji awarii steru, czy uprzęż wspinaczkowa, która pozwala samodzielnie wspiąć się na maszt w razie konieczności przeprowadzenia jakiejś naprawy. Jest też trochę przedmiotów codziennego użytku, takich jak skrzynka narzędziowa, naładowana wiertarka i sporo liny Dyneema o wytrzymałości podobnej do lin stalowych. Z tych ostatnich rzeczy Michał musiał skorzystać, gdy straciliśmy podwięź sztagu 100 mil od brzegu w czasie powrotu z Azorów w poprzednim roku. Dzięki temu, że były pod ręką, udało się wtedy szybko ustabilizować maszt i uniknąć jego przewrócenia. To w zasadzie tyle, jeśli chodzi o ważne rzeczy. Jakoś tak się składa, że do tej pory każdy, kto odwiedził nas na Falkorze, zaczyna rozmyślać nad zakupem własnego jachtu. Mamy więc nadzieję, że będzie ta lista choć trochę przydatna dla przyszłych właścicieli jachtów. Po paru dniach nic nie robienia, na zmianę z nic nie robieniem na zewnątrz, dopłynęliśmy do Chichą, czyli hiszpańskiej Asturii. Jako że zawsze bardzo chciałam zobaczyć góry Asturii, zrobiliśmy sobie króciutką przerwę od żeglowania i powędrowaliśmy w głąb lądu. Na cel obraliśmy Somiedo.
Pierwotnie myśleliśmy, że wypożyczymy skuter i prześpimy się gdzieś w górach w hamaku. Ale okazało się, że dostępne są tylko skutery elektryczne z zasięgiem około 50 km. Więc po przemiłej przejażdżce po mieście przesiedliśmy się do samochodu elektrycznego, który był dostępny przez tę samą aplikację. Wrażenia mamy bardzo mieszane, bo z jednej strony elektryczny Smart 4-4 na górskich serpentynach trzymał się drogi jak go-kart ze względu na nisko i centralnie umieszczony środek ciężkości. Zupełnie inaczej niż cokolwiek, czym dotychczas jeździliśmy. Z drugiej strony zasięg 100 km, czas ładowania i dostępność ładowarek mocno były kłopotliwe. Samochód elektryczny na dobę z prądem wliczonym w cenę kosztował nas 49 euro. Następnym razem, ze względu na wygodę użytkowania, wypożyczymy jednak coś z silnikiem spalinowym. Konieczność zatrzymania się po drodze w malutkiej miejscowości Belmonte na ładowanie auta zaskutkowała tym, że w bardzo lokalnym barku poznaliśmy niesamowicie sympatycznego i gościnnego pana Huaco. Chyba tak to się wymawia. Opowiadał nam nieco o tych okolicach oraz pokazał, jak używać maszynki do spieniania cydru. Tradycyjnie w Asturii cydrę wlewa się do szklanki z dużej wysokości, aby dobrze ją napowietrzyć. Pan Huaco przyniósł nam natomiast taką zabawną maszynkę i pokazał, żeby nalewać z niej naraz tylko troszkę, tak aby zawsze cydr był pełen bąbelków powietrza. I faktycznie smakuje znacznie lepiej w ten sposób. Gdy samochód się załadował, pożegnaliśmy się z panem Huaco i pojechaliśmy w górę, wspinając się krętymi drogami w stronę Pola de Sumiedo, a następnie Valle del Lago. Teoretycznie mieszkają tu niedźwiedzie, ale żadnego nie spotkaliśmy. Już na noc dojechaliśmy na wysoko położony parking, gdzie kończyła się jezdnia, a zaczynał szlak. Po kilku godzinach spania na parkingu wyruszyliśmy jeszcze przed wschodem słońca, aby nacieszyć się kolorami i niezakłóconym spokojem gór. Przeszliśmy się dolinką prowadzącą do jednego z niewielkich jeziorek, mijając śpiące jeszcze krowy i tutejsze pasterskie chatki Brana. No i dotarliśmy. Nad jeziorkiem zamoczyliśmy stopy, powisieliśmy chwilę w hamaku i po jakimś czasie ruszyliśmy znów w dół, aby wrócić na Falcora wczesnym popołudniem, ponieważ plan był taki, żeby jeszcze tego samego dnia wypłynąć dalej do Ortigueira. Sumiedo jest przepiękne. Chętnie wrócilibyśmy tu jeszcze kiedyś na dłużej, żeby powędrować po górach. Również i w Picos de Europa, których przy tej okazji nie udało się zobaczyć. Góry Asturii oferują dużo szlaków trekkingowych o różnych długościach i trudnościach, a klimat i temperatury w lecie są bardzo przyjemne. Po drodze niemal wszędzie zobaczyć tu można charakterystyczne budyneczki na nóżkach. Nazywają się Horreo lub w lokalnym języku Horu. Jest to tradycyjna dla regionu konstrukcja służąca do przechowywania kukurydzy i innych ziaren. Sama trasa powrotna samochodem przez Ubinas La Mesa, ponad 2000 metrów w dół w kierunku Oviedo, również była przyjemnością. Aż żal, że nie mogliśmy zostać dłużej. Samo Gijón było przyjemne i spokojne. Miło było się po nim przejść i poglądać lokalną architekturę. Port był wygodny i w przyzwoitym standardzie, a obsługa bardzo sympatyczna i pomocna. Jeszcze w Gijón dołączył do nas Mateusz i we czwórkę popłynęliśmy na zachód wzdłuż asturiańskiego wybrzeża. W Ortigueirze zacumowaliśmy w niewielkim porciku i pożegnaliśmy Cezarego, dla którego był to już czas, żeby wracać do domu. Wspólnie wybraliśmy się lądem do A Coruñi, skąd Cezary łapał samolot, a my już chwilowo tylko we trójkę, w drodze powrotnej na Falcora wspólnie z Mateuszem podjechaliśmy w kierunku wysokiego punktu Santo Andre, obejrzeć niesamowity zachód słońca i schodzące z gór chmury na tym spektakularnym, skalistym wybrzeżu. To by było na tyle. Pozostaje powiedzieć najważniejsze, czyli bardzo serdecznie podziękować naszym patronom. Dołączyło do nas kilku nowych patronów od ostatniego odcinka. Witamy i cieszymy się ogromnie, że jesteście.
i uczciwie przyznać, że ten odcinek bez was by nie powstał. Jeździlibyśmy skuterem po Porto albo naprawiali coś na Falkorze, ale trudno byłoby nam się zmotywować do tego, żeby sklejać, montować, nagrywać audio i próbować sklecić z materiałów wideo, które zbieramy przez poprzednie tygodnie, ten materiał, który przed chwilą obejrzeliście. Także to, że one powstają, to wasza wina. Bardzo za to dziękujemy. Trzymajcie się, do następnego razu. Przygadam też? Nie, bardzo fajne. Zajęcia tapicerskie. Pomagają załodze ulżyć stres związany z długimi żeglugami.